ostatni remont tych elementów był w 2008 roku. Tam nasze kołobrzeskie powietrze spowodowało, że ta cegła jest trochę pouszkodzana. Te spoiny już nie trzymają, jest dosyć duże zawilgocenie, widać taki zielony nalot biologiczny. To wszystko musi być oczyszczone, pouzupełniane. Tak naprawdę całe zębce zostaną rozebrane i zbudowane na nowo zgodnie z programem prac konserwatorskich pod nadzorem wykwalifikowanych historyków, którzy tutaj dbają o tego typu elementy. Dodatkowo kominy ponad dachem posiadają liczne uszkodzenia cegieł. Cegły są luźne, obsypujące się i spękane, a spoina posiada ubytki. Na kominach z kolei widoczne są naloty biologiczne. Całość prac będzie kosztować miasto 2 650 000 zł. Wykonawca będzie miał 180 dni na wykonanie zadania.